Szkoda, kosiarki było wyciągnąć. Jurek pewnie różnicy nie widział. Przed i po. I na chuj to było w ogóle tu przychodzić. Ale to zabiera frajdę i dzieciakom, i starym, i wszystkim po kolei, bo po to jest te boisko, żeby też się niszczyło. To trzeba też... bo ono nie robione jest dla, wiesz, dla galerii kurwa sztuk pięknych. Tylko po to, żeby ktoś na nim użytkował, no. A druga sprawa, wiesz... Brawo Seba, spokojnie. Panie szyby polerują, szkoda, że my nie mamy płaskiego mopa. Mówię, mamy, tylko w tamtym budynku. Aramatka. A dobra, nie będę mówił. Ja nie odradzę, ja byłem od dostania. Spokój Seba, tak, spokojnie. Ekstra. Jedziemy Sebuś. Brawo. A całkowicie? My 20.30 się jakoś chyba w tosie będziemy umawiać. A ten artyst samo przyjście. Który? A coś konkretnego czy jest o tej godzinie? Okej. Okay. Jak chcecie, to też mogę być. No to czekać, czekać. Tylko jeszcze nie wiem, bo jeżeli ten Koza coś tam zweryfikuje, to nie wiem, czy nie będzie przeniesienia do niego. Kasuj poroś, kasuj to, tak! No mówię, zajechałem do pieczywa, jego nie było, ja tych, mówię, tego gościa w ogóle nie znam. Dobra, nie, no, okay. Co, będę mu dupę zawracał, jak mówię, że ja z pogoni, on i tak się na mnie patrzy, mówię, że a jakiś sprzęt jest? A tam ktoś zaczął szukać, patrzeć, mówię, chyba nie. No dobra, mówię, to nie. To... Brawo, Kulnik, sprytem! Sprytem, Kulnik! A co z bukłachy zamówieniem? Tam było takie, że tylko lenie. Nie ma. O, jeszcze raz z nim się rozmawiałem. Ma pozbierać ten listę i... Ale zamówieniem tego na... On prywatnie zamawiał, pamiętasz? Dla siebie. A nie wiem. Pamiętasz, że takie coś było? A to było? Może przyszło razem z tym. Kurwa. No chuj, to już nie. Trzeba powiedzieć, że ty, no tak wyszło, jak wyszło, niestety, no. Zobacz, dla rodziców ofertę ci dam, to tylko on? Plus jeszcze jedna osoba, ale ta druga osoba to tak zostaw! Miała rozmiar podać i... Jedź! Ale sobie zabrał, zawiesz kurwa. Ekstra mały! Czas! Za dużo chcemy! Dużo czasu domino, nikt nie atakuje! Dajcie się już dzisiaj, ja dalej. Patrzcie, dajcie.
Coś mi się z łokciem dzieje. Jak zginam go i wyprostuję, to ból czuję. Co? Z łokciem się coś. Jak zginam i prostuję, to ból czuję. Jedziemy, Ceba, do końca! Brawo, Ceba! Trudno! Będą jeszcze! Ekstra! I żeby wtedy tak się zabrał? Ja myślę, że wcześniej to już on był gotowy na uderzenie i tak wiesz, jeszcze się nie... A teraz musiał się skoncentrować na przyjęciu. No, bram gość musi płacić, nie wiedział jak zareagować. Wiesz, tylko... On jak będzie trenował, to będzie z niego chłopak dobry. A koczko, jeszcze też musi zacząć trochę słuchać, bo podobno jest masakra z tym. To jednak z głosem. No tak, no. Co ty oszukujesz? Kto? Ja? Ja nic nie mówiłem. Ekstra Seba! Spokojnie! To dawaj teraz na miśniaka pojedziemy. Dobrze, że pojechał, no. No, 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 właśnie. Chujowe. No. Od 1 do 10 swój występ? Na trybunach dostałeś minus 2. Nie, no, jedno wybroniłeś. Choć powinieneś to złapać. Powinieneś to złapać. I w zębach. Ogólnie grałeś nogami, to najważniejsze. No, jeszcze ja bym dorzucił, żebyś mordy więcej dał. No, ty przyjdź na trening, tyle będziesz w formie. Nie w środę, w poniedziałek jest. Dobra, ja ci oddam, ile ci tam oddać? 5 dych za miesiąc? W środę i w piątek. Piotrek i w piątek. Nie ma wrokarzy, wszyscy wyjechali. Wyjechali. 1-0, Seba miał teraz setę, no ale trochę sobie źle przyjął na początku, a drugą jak miał, to wyjął budżet, ale nieźle to wygląda na razie. O, na chłopie, no. Dobra, będziemy gadać po meczu, jest spokojnie, no. Mara. Ty plakat sam poprawiasz, czy to właśnie gość? Bo gość dzisiaj ma swój kawalerski. No to było mi też, bo ja też bym myślę, że tyle to dał rady poprawić. No, no, będziesz tego właśnie się fajta, nie? Bo to kurwa właśnie wrzucenie ze złą godziną to tak... Ale to była wrzucona w poniedziałek i taka była ustalona. Jak w poniedziałek? A, dobra, wiem o co chodzi. Wiesz, on prosił mnie, żeby wszystkie plakaty dawać wcześniej, bo wiesz, on też ma to robić. Teraz cieplej się zrobiło. Brawo, kobylarz. Leży gość! To co to już tutaj pał prędzej był niż tam nie. Wiesz, tu faulu nie było? Już prędzej był tu faul niż tam wcześniej jego z 5 tych. Ale i tak z perspektywy tych wszystkich sparingów to kurwa sparing z Czyżewem czy Szepietowym to nie bez porównania i szybsza gra i bardziej gra niż tutaj, no. Z jednej, z drugiej strony. Ten z Szepietowym to wtedy, no, chyba najfajniejszy nasz sparing. Jeżeli chodzi o... Brawo, Piotr! No tu po prostu gra nie toczy się za szybko. Teraz kurwik! Kurwa. Masz dużo miejsca, Seba. Chłopaków na sparing, żeby na takim meczu nie grać, nie dać półki pograć, to... Ja się tak właśnie nie rozumiem. Grube pieniądze tam. Kogo to tam obchodzi, jakie pieniądze?
Brak szacunku, kurwa, do kogoś. Zagrają 15 minut. No to może przyjechać, kurwa, ten. No, gwiazdy. Na takim sporządzie, żeby przyjechać, żeby jeszcze płacą punkty pobrać. Czas! Wasil za... Palił. Dawaj, Damian, dawaj! Kiki już zgłoszony, mówię, sam za niego tam wbiłem. U niego było proste. Z niego nie ma pracownika, no. On fajnie do mnie sam pisał, bo ja do niego zapytałem, czy mogę za ciebie, a on do mnie mówi, że... A to ile ja będę musiał ci, jak nie zagram żadnego, albo nie będę miał czasu. Nie, no bez przesady. No, wiem na czym stoicie, jak gadaliście z trenerem, a... Zachował się bardzo mądrze, bo... Bo... Tak powinien postąpić się normalny gość, wiesz, jak jest robota, to nie ma, wiesz, ja to szkoda, bo jednak to z gry więcej, no. No, dobra, co to znaczy? Młodzi. To, o to chodzi. To, kurwa, nawet... Te. Mech rośnie na ławkach u nas. No nie no, trzeba młody trochę dać pograć też. Nawet trochę bliżej, oni nie wiedzą, oni wiedzą, że to tysiącek ma spary, spary, taki wybryk, tysiącek to na nich też trochę głowa, gdyby zrobiło. Nas to powinno nic pochodzić, wiesz, ja mówię, chwała chłopakom, że chcą się coś takiego bawić, bo to chwała, no. A jaki będzie tego efekt, zobaczymy za lat 5, 10, gdzie to będzie, może szybciej to się... No za 10 lat będę w grobie leżał. Nie, wiesz. Już ja nie zobaczę. Ktoś podjął taką ten, ja myślę, że łatwiej było zrobić coś takiego w większym mieście, jeśli chodzi o jakąś tam otoczkę, bo to wiesz, szkoda po prostu chłopaków, które rośnie, bo nawet kosztem omasu to już będzie, wiesz, to już będzie akcja. Palił. Ale kurwa palił. Jak nie? Wiesz, Basiel jest słaby. Co tu
dużo mówić, wiesz. Ona się wegetuje. Nie się śpieszysz! Pana Jaga poszli? Tak. Się zesrało. Nie, no to czemu się zesrało? Młodzi się muszą uczyć, no. To super, fajnie wyszło. Właśnie jeszcze jest chłopak, mówię, rzucony na głęboką wodę. Nie trenował, dopiero pierwszy tydzień był chyba ze dwa razy. A co to? On to sam doskonale wie. No. I trochę się sypnęło, bo Łukasz poszedł do środka. No. Damian gra już na pół ugwiska. Damian, jak coś się dzieje, to złaś! Gdyby Seba strzelił to na 2-0, byłaby inna wiesz, też gra. Brama. Brawo! Też to potrzebne. Seba! Do kamery! Steropaka wygrał ze mną. Kurczę. A co mówisz, że strzeli? No, ja opuściłem, schodziłem, mówię ten. Brawo, Seba! Ale ile ty masz lat? Mi się zdaje, chyba cieplej się zrobiło, co? Wiesz, deszcz przestał padać i... Cześć, panie. Jak się masz? Bajki? Graje swoje? Jeszcze za parę lat, jeszcze za parę lat. Grają. Wszyscy w czerwonym. Wszystkie moje. To 2-1 teraz jest, tak? 2-2. Ty jak? Już się nagrywa ten urlop. Nie wiem, czy dalej. Mają w piątek swoją 18, a w sobotę mamy mecz. Właśnie, wiem, że to na drugi dzień, tak? Bo wtedy co festyn. Nie no, będą, tylko wiesz. Ciałem będą. Nawet wcześniej przyjdą na ten fest, podejrzewam. Po prostu z imprezy, no. Żeby się nie spóźnić, przyjdą. Chyba ty. Powrót!
to dobre, dobre nazwisko. Dobre nazwisko akurat tego chłopaka. Tak? Górski. I tego sprzęta, tego grunta? Nie, nie. A, no. Powoli rośnie! Jeden za Romozowiec wygrał ze sobą. To raczej przewidywalny dla mnie był wynik. A młody mówił, że ich 5-0 ćwiknął. No to to przesadził. A grał chociaż? Pierwszy skład grał, no. A nas Grabowski nie wiesz. Nie gra. Tam wahało się, żeby nie chcieli oni już z ich strony, nie? Mówiłem dla Kruka. Że w ogóle? Tak. Nie, chyba, bo ich prezes mówił, że bardzo fajnie, że go chcemy, a już do którego to zobaczymy, bo już to trenera sprawa. Ale to ja jeszcze raz mówię, no. W ostatnich dwóch sparingach było tak, że już tylko, że było obiecane i nie wiadomo było, co zrobić. Nie wiem, ojciec też mówił, że oni są bardzo na tak. Zobaczymy, gdzie będzie kochał. No, to, ja, to już to inna sprawa. Myślę, że przy stykowym wyniku to nie warto. Dlatego lepiej, żeby był tu, ale grał. A to jeszcze, żeby był ciekawy, można odkręcić. Co odkręcić? Te wypożyczenie. Czemu? Można w każdej chwili to zrobić. Teoretycznie. Ale to sam on powiedział ojciec, że jeżeli nie będzie grał, to go tutaj na jesień, jeżeli pan pozwoli, do mnie powiedział, to go... Ściągniemy. Ale to czemu na jesień? Można go zaraz i nawiązać. Co, no na razie mówił, że pół roku sobie daje, no. Tak mówił. No wiesz, że jak tam nie będzie grać, no to nie ma sensu i że wróci tu, no. Co ma teraz tam? Co ten drugi miał w norach? A to nie byłem kiedyś. To ten drugi był, tak się wiem, że to był widok cukrowny. Kiedyś tam była tego bramy. Już tam rozebrałem, tam są się to rozebrałem. To jest wyrobne. I ten, ale tam mamy ten drugi. To w piękności później. Kurwa, też trzeba dzisiaj wrzucić na serwer. I ten test. I to będzie stoi i zamrała przyjeżdżała i tak zbiera z tego przyjeżdżała. Niektóre się wyznaczyły drugie wnioski. Nie! Dawaj Seba, dawaj rusz po linii! A! Brawo Kulwik, brawo! Jakbyś wczoraj nie był na ognisku, to byś doszedł. Co robiliście dla kłobycie jak... A to nie wiadomo, który gra. Trzeba ich jakoś oznaczyć, jednego na łyso go olić. Poznajecie, który to który? Nie można by było jednego na łyso go olić? Ja byłem ich trenerem przez 3 lata i do tej pory nie wiem, który to który. Jak do nich zachodzimy tam często na imprezy, nie? To też mija się, weź chłopie, podaj mi ten klank albo co. Ale sobie przyjąłem ten mecz, że mówiłem do każdego Kulwik i to pasowało akurat, nie? Kulwik, chodź na chwilę. Trafiałeś. A już tak widziałem. Wzrostowo jest różnica, pół głowy. Chyba... Szczególnie w biegu, jak są na w dwóch częściach boiska. Nie, masz rację, chyba trzecia. Jest. Zdaje mi się, że chyba nie. Zaraz ich postawimy po tym. Zobaczcie, pół głowy. Bierz porość tą. Daj łyka, bo suszy strasznie. Przed niewolnicą w kierunku biegu to złożenie do Muchawy. Nie jedziemy. A był jakiś wypadek dzisiaj na tej koło cukrowni drodze, więc się rozpierdolił BM-ko. Zrobili ten. 23 skład. 23 skład. Widziałem, że kogoś nieźle popierdoliło przy tym. A ja wczoraj miałem szansę bić 18-2. To nic teraz nie mówię, bo wiem, że to jakoś inaczej wygląda, wiem, no. 18-2, tylko dwie porażki. 23-1, no. Zamówię już specjalnie. No. 2-1, już nie znajdziesz nikogo, żeby zdali. Sezona.
coś tam. No ale właśnie nawet gdzieś to oglądam teraz, że w poprzednich było inaczej, że nawet po paru latach można było sobie spokojnie popykać, tu nie leży. A wiesz, że dzisiaj Jurek poprawiał, czy nie? Co? Bramki? Gdzie? W kosiu. Ale tak kosił, że zgubił te dwie osłonki od tego. Zreszaczy? No. Że ja wycinałem trawę. Znaczy trawę, chępkę taką, żeby założyć. Druga sprawa jest tak, trawa zniszczona koszeniem, czyli jest albo tępy nóż jak skurczy byk, albo on goni ile się da. Nie, tam jest oś krzywa na tej kosiarce. To druga kwestia, to druga ale kwestia. Ale wiesz, szarpie trawę i ona schnie. A wiesz, przywieź jakieś koszary, niczym bez. Jak tam by się przydał tylko serwis, dobry. W Marynkach jest chłopak taki, który tam naprawia zimą się dogadać jeszcze. Bo niech też ludzie. Wiesz, jak to się całe życie robi samemu serwis i tam się wkłada swoje rzeczy. Jak oni tutaj przed koszeniem robią te... Serwis tam jest za tym. A jak oni przed koszeniem sprawdzają drewienkiem, czy jest równo ten, czy jest równo ośka, nie? Ja mówię, kurde, no to jak to się nie podnosi zgodnie z tym? Nie, bo tam jeden linka jest zerwany. Niestety, co wy oczekujecie? Łatwo. Dobra, to a która jest godzina tak w ogóle? 17? To weź zobacz, jak gilownie. 17.20. A, to jeszcze nie. No myślałem, że to 50, a to 17,5 stopnia. Tylko nie wiem, czy ja wytrzymam później do 11, jeszcze 12 dzisiaj. Spokojnie, wytrzymasz. Będziemy jeść więcej, jak pić. Nie, ja na ten. Odwrotnie musiałeś. Mam okazję ten. Jest kobyla! Jeśli musi nic, ja odtam się, że ja bym miał 4 lata, nie? 3 lata. Polka wchodzi wtedy, wiesz, po szkole tutaj, wiesz, no mam klasę, świetnie, to wiesz, co wiesz, sam skrypt nie zrobił? Chłopaka na winą go presował. Tutaj będę się... No właśnie. Jeśli tam, to i tu. Jest Seba! Ekstra! Brawo! Rożny! Nie, no rożny! Nie, spokojnie. Spokojnie, to szparing. Pokazywał bramki. No to nie zauważył. Ile zostało czasu do grania? 28 minuta. 15 minut, kurwa. Ja bym taką podał na trenera, płacił rękę. Więcej nie przyjeżdżam. Na takim, kurwa, sparingu. A ja nie zwróciłem uwagi, u nas wszyscy, tak? Tak. Nie, no wszyscy po przerwie od razu było, wiesz. A tylko kurwik się rozciąga, chyba coś, drugi kapsel siedzi. Dla bezpieczeństwa. Tak, bo tam właśnie w tam poprzednim sparingu dwóch musiało wejść. Powrotnie. Tak jest, brawo, tak jest. Ale chciałbym zobaczyć to w klatkę. No to wyślę ci linka, jak się zgra. Zdaje mi się, że nie. Nie wiem, czy kartę pamięci mam wsadzoną w telefon. Czyli możesz nagrać i możesz nie mieć filmiku. Nie, wszystko jest. Bałem się, że bateria nie wytrzyma. Nie, znalazł. No i dobrze, że wyjebał piłeczkę, tak na chwilę. Bardzo dobrze. Tak, tak było! Panie Turek, sędziuj pan coś! Tak było! No nie płacimy delegacji. Ale nie, tak się dogadywali, że za 50-50 tak powinno być. I on mówi, będziemy się czekać. Ja tylko raz kiedyś tak się dałem nabrać, dlatego. Tylko ci, z tego, z Juchnowca. Za sparing? No bo on za boisko mówi, a za boisko zapłacicie? No, ja mówię, co ty mówisz? To mówi, to nie, za transport zapłać. Nie, nigdy tak było, że gospodarz sędziów załatwia. Oh!
Łukasz! Samo było w kręgu. Kurwa, kurwa, co to? Kurwa, nie wpierdol, zaraz szkoła kibica odmienia wszystko. Ja się czerwony. Nie, ja wiem, ja wiem, ale... To tak jest 3-2 teraz, tak? A podobno chłopaki mieli wyniki dziś 19-0, tak? Drugi gol? Drugi mecz? Czy 17? Dziewczynki, jak gdyby tam chłopaki mieli wyniki? Razem, razem! 0-11! Paweł, był taki wynik? Jeszcze raz? 0-18? Tutaj? Nie, ogólnie, w Pogoni. W Plexie nie. W juniorach mogli wygrać, mogli przegrać coś takiego, ale na pewno nie w seniorach. W seniorach nie. 8-0 czy to najwyższe, ale nie 18. Barwili to. Chłopaki, ja robię, ja będę oni, ja nad, on jest tym, tym żyje, tym ja tym Markosiem, jak wszyscy tym Markosiem i w ten, ich taki, oni kulwiski z nim trzymają, jest taki Jarek Markosiem, mieszka tutaj o skóry, to jest Sikorski w lewo, to jest dom żołnierza w lewo, to ulica Wąska i ten kulwiski z Krystianem, taki Markoski się trzyma, ja lubię, jak oni do nas przychodzą, czy gdzieś do nich, to było ile razy, ja mniej więcej z tym Krystianem się porozmawiam z miastami, a nie wiem, z tym się kręcam. I coś bym też było u nas imprezy w Walkance. Ona to robiła. Pytam, Krystian będzie? Będzie, na dole, do zajdę. A to wszystkie te 18 były, bo to... No ci wszystkie, no to było, bo tutaj moje melki, no. Że ja po prostu do tego... No. Brawo! Koza? Koza. Koza browara stawiasz! To się zrewanżował! Się zrewanżowałeś tam, dałeś, kurwa! No on sprawiedliwy i tu, i tu, jak tu, na sparingu. Raz, tu, raz, raz. Nie, teraz podbudowany. No ale popełnił, ten. Szkolny błąd tam, no. Stary chłop, kurwa, jest w kiby chodzi. Gdzie ja, kurwa, z kamerą oglądam mecz? No właśnie, ty, kurwa, kamera na ten, na suwałki nastawiona, co ty będziesz analizować później? Ja dostałem pytanie, czy możesz nagrać. No nagrać, ale nie powiedziałem było co. Mogę i przyrodę nagrywać. Nie, nie palił. Palił, tylko że nie chciałbym się podnosić. Chuje, nie palił, co ty, ja tu wszystko widzę. Gdzie? Proszę nie przyklinać do kamery. Sewa, piona w plecy i wsio, tu nie trzeba się, wiesz, rozczulać. Ale brawo, no. Siek, można ten. Giatura szturać. Giatura można szturać. Eskolko led. Słucham? Eskolko led. A. Jakieś, chyba popołem coś jest. Tak. Brawo, runie. Jakiego doświadczonego chłopa tam Seba robi? Jakie to tam zabawa?
No. Ale cienki ten bramkarz. Wszystko kruje, co? Cienki, ale tam na ławce siedzi gość, który wiesz... Nie cienki. Nie jest cienki, no. No ale właśnie, no, to... No, no a po co, no, jak on będzie grał? Jest, to wygrany? Myślałem, że po prostu tak, w ogóle... Przewodziciela chyba naciągnął, czy naderwał. Dobra, teraz brama. No, zbliżenie zrobiłem. Nie mogę, no już mówię, że kombinowania, wiem, no za mało czasu było do tego. Nie wiem, że jest krzywek, skurczybyk. Już lepiej wiesz mi kombinować? W ogóle nic nie będzie. Tego szacun dla Gutka, mówię, ja się tu patrzę, to w ogóle nie widać. A tu macie na mnie, że coś dobrze mają. No, dlatego mówię, nie dziwię mu się, że on się wkurwia i nie chce, bo to... Można by było oddalić, ustalić i by wszystko nagrywało, wtedy chuja widać. Nie na raz! Lecy! Teraz fal. Teraz fal. Mówiłem, że trzeba coś wymyślić w szatni seniorów na te piłki. Bo mamy 6 teraz piłek. Meczówek. Żeby gdzieś je indziej położyć, bo zaraz ktoś wpierdoli je do siatki i będą treningówki. Trzeba podstawkę zrobić jakoś i tyle, nie? Teoretycznie to na TT może by było, na grzybki kłaść. Tylko właśnie, zamiast nawet półeczki kawałek zaczepić i mamy te stożki. Ona idealnie będzie leżeć w stożku. Nie trzeba nic mówić. A nawet nie przykręcać, postawić i tu będzie trzymać. Tylko, że półkę musi, bo nie mam żadnej półki na to. No to bierzemy te białe. Jedną wystarczy. No dwie, bo to... Dwie. Bo na no, jedno... O, za was chodzi. Dwie kątownik do 100 budów. Trzeba to zrobić. Paweł wpadnie z wiertarką. Nie ma problemu. O. Znaczy ja powiedziałem chłopakom dla Jurka, jak skręcaliśmy, że jak się da, to żeby wzięli ciągnika i tamte słupy naprostowali za bramkami, co siatkę podtrzymują. Koza wziął ten kifarek, czy nie? Nie wiem. Rozmawiałeś z nim, tak? Nie mogę się dozwolić. A, no to jak nie, no to nie. Zaraz porozmawiamy. Tak. Nie. A, to nawet nie ma mowy. Kurwa, za mocno, że... Też nie wiem, młody, na przykład, że... Jak jest taka sytuacja, się wybija zawsze kurwa tam, żeby piłki nie podać. Wszystko w temacie. Jakieś graliśmy gdzieś na jakiejś rzece. Oj, w trzeciej lidze i to wiesz, było boisko i rzeka gdzieś za tym, nie? I wynik 1-0, a prowadziłem, ja wszystkie piłki do rzeki wypierdolałem. Mój młody, kurwa, zabiję cię, będziesz łowił później. Ja mówię, to moja wina, żeby tu przy rzece boisko zrobili? W piętnicy tam zawsze, kurwa, było ten. No. I był gość na łódce i pływał, no. Ciekawe, czy jeszcze pływał, bo to takie czasy. Ale już nie ma drużyny. Wiźnie, nie piątnice. No ale... Wiźnie ile murali jest? No ale to w piątnicy jest boisko. W piątnicy, boisko, gościu to jest przy... Przy szkole. Przy tym, przy prawie przy boisku. Wal. Boisko jest prawie przy boisku. Przy ulicy. No, przy ulicy, ale tam jest rzeka.
Nie. Faktycznie, tak, no. masz rację. Ja stamtąd przyjadę. Rzeka dzieli no, Łomża i Piątnica i te sprawy. Końcowa chyba, co? 41. Spokój, Domino, na nogach! Patrz, bo... Iwa, jeszcze na siłowni musisz potrenować trochę. Masz zawodnik. Potem po prawej, tak? Niedużo. Jak on tam się nazywa? Bo ja nie... Łukasz Śliwa. O, właśnie. Niedużo u nas pograł, ale... Przeszedł razem, bo to jest pokolenie Sipka, Sipasa. Z moim braciakiem grał Leśnego. Tam jeszcze dwóch było. Nie powiem ci nazwiska, bo zapomniałem. Nie, tu piła. Tak mi się przynajmniej zdawało. Panie Turek, kocz pan mecz, bo już Jagiellonia gra. A kurde, zapomniałem, nie ma maskota? Co z tym złamaną nogą? Byka? Nie, bo tu wczoraj ktoś złamał nogę. Maskot dzwonił, jak, że karetka nie może wjechać na stadion. Ogólnie wymyślili trochę z tą bramą, ale... I tak, i nie. Oni, jeżeli ich tu nie ma, to nie mogą mieć otwartej. Ale Łukasz, tam nie może być jakby nieprzyszykowanego wjazdu, tak? Bo tam nie wygląda to na pewno. A, to ja już mówiłem już dawno to przecież. Pamiętasz, że ja mówiłem, że... Jeżeli takiego miałoby być, to powinni zrobić z drugiej strony, ewentualnie tam. I na meczu powiesz tam, słuchajcie, otwierajcie furtkę. Palisz. No jak krótko nie mogę być? No bo nie widzę. Tam teoretycznie kłódka wraca. Tam widać jest kłódka, łańcuch i co? A nikt nie wie, że ona się rozpycha, tak? Dopiero ja mu powiedziałem, bo on mówi, że weź, dawaj. Dzwoń do mojego, bo jakąś bramkę trzeba otworzyć, bo karetkę. A tu ktoś długi gdzieś gdzie, tak żeby jeszcze wypierdali wam nogę. Ale to nie na treningu całe szczęście, bo to też byśmy mieli potem. A to nasz? No, że znego wiesz. Minuta. No, brama. Nie, za daleko. Brama. Jak ktoś zabije, on pluje. Leży! Ale dostał najlepszą możliwą opcję, bo nie nabrała piłka, rozpędu. Nie nabrała rozpędu. Ale mógłby też dostać nogo, po pił, wiesz, po uderzeniu piłki. Ryzyko. No. Tak, kocz, panie sędzio. Ja nawet kasuję już.